W tym odcinku będę chciał ustawić kolor na wartościach, które występują w danym wierszu więcej niż dwa razy. Spójrz na przykład na zera. W wierszu piątym mam zero występujące trzykrotnie, więc na tych zerach ustawiony jest kolor. Dla odróżnienia w wierszu pierwszym tych naszych danych zero występuje dwukrotnie, więc tutaj koloru nie ma. Jeżeli tylko zero pojawi się jeszcze raz, od razu wszystkie trzy zera uzyskują kolor. Do dzieła. Co zrobimy? Pierwszy krok, zaznaczymy wszystkie dane, na których mają się pojawiać kolory. Teraz będzie trzeba utworzyć regułę formatowania warunkowego przy pomocy formuły, więc klikam w kartę narzędzia główne, w przycisk formatowanie warunkowe i wybiorę pozycję nowa reguła. Wybiorę opcję użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. I teraz ta formuła będzie musiała sprawdzać dwie rzeczy. Pamiętajmy, że formułę w formatowaniu warunkowym budujemy dla aktywnej komórki w zaznaczonym obszarze. Więc dla tej komórki musimy sprawdzić, czy w niej jest wartość 0 i czy dodatkowo w całym wierszu ilość tych zer jest większa niż 2. Jak to zrobimy? Użyjemy funkcji oraz, aby sprawdzić te dwa warunki, więc wpisuję równa się oraz, otwieram nawias i powiem Excelowi po pierwsze, sprawdzaj, czy dana wartość jest równa 0, ponieważ chcę kolorować zera, średnik, a po drugie, sprawdźmy, czy tych zer w danym wierszu jest więcej niż 2, więc tutaj użyjemy funkcji licz.jeżeli, otwieram od niej nawias, zaznaczam cały wiersz, średnik, jako kryterium wpiszę 0, zamknę nawias i powiem Excelowi, aby sprawdził, czy takich wartości równych 0 jest więcej niż 2 sztuki. Zamykam nawias i teraz zastanówmy się nad dolarami. Tego pierwszego adresu komórki B3 nie powinienem blokować wcale, ponieważ będę za każdym razem sprawdzał każdą z tych komórek, czy w niej jest wartość 0. Natomiast ten adres zakresu, który jest wewnątrz funkcji licz jeżeli, powinienem odpowiednio zablokować w taki sposób, że zostawię zablokowane literki kolumn, ale odblokuję numery wierszy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli Excel będzie sprawdzał tę komórkę, czyli przesunie się na tę komórkę C3, to będzie musiał sprawdzać, czy w niej jest wartość 0, ale nadal sprawdzać ten sam cały wiersz, czy w nim jest zer więcej niż 2. Więc dlatego muszą być dolary przed B i przed F. Jeszcze ustawię format, kliknę w przycisk formatuj, wybiorę kartę wypełnienie, wybiorę jakiś kolor, na przykład ten odcień, klikam OK, OK. Sprawdźmy, czy działa. Wygląda, że jest OK. Zróbmy prosty test. Usuniemy któreś 0, zmienimy je na 4. Kolor znika. Jeżeli tylko 0 pojawi się i będzie ich więcej niż 2, to automatycznie wszystkie te zera uzyskają kolor.